Zatrzymaj się, nieznajomy. Ani kroku dalej. Stąpasz po świętej ziemi Kalana. Jedynymi ludźmi, którzy mają tu wstęp, są klerycy, rekruci i handlarze z przepustkami. Gdzie jestem? Jesteś w Ignadonie, u stóp Hortu, twierdzy kleryków. Pilnujemy tutaj wiedzy Magalana i stanowimy ostatni bastion wolnych ludzi w wojnie... Jak zatem mogę wejść do środka? Myślałem, że wyraźnie... Możesz wejść do Hortu, tylko jeśli jesteś kleryk... Jak zatem mogę zostać? Nie, nie jestem upoważniony do rekrutacji. Gdzie? Obecnie trzeba czekać na nią 4 miesiące. Jeśli... Proszę. Będę udawał, że nie prób... Może w towarze takie sztuczki działają, ale tu... Chociaż... Mam w sumie... Przyjmowanie kryształków jest zakazane, ale gdybyś zajął się dla... I być może przekonałoby to mnie, że przybywasz do Hortu w of... Niech ci będzie, powie... Dobrze, super. Nie mogę teraz o tym mówić, niedługo zacznie się inspekcja, ale... Jeśli nie masz żadnych pytań o Hort, na które mógłbym odpowiedzieć, możesz wejść. Oczywiście po otrzymaniu moich instrukcji. Zobaczysz, że przykazania Kalana nie są zbyt surowe. Powinieneś wiedzieć, że ktokolwiek sprowadza do Hortu nowicjuszy, staje się za nich odpowiedzialny. Wszyscy nowicjusze muszą mieć czysty umysł. Dopalacze są zakazane. Ktokolwiek zostanie przyłapany na ich zażywaniu, zostanie wysłany do sugestorów. Wszyscy ludzie o czystych umysłach muszą usłyszeć słowa Kalana, podporządkować się jego mądrości i głosić ją wśród innych. Ponieśliśmy straty w naszej walce z Albami. W tej chwili... To szaleństwo z ich strony. Jeśli upadniemy, kto obroni wolny... Ci, którzy chcą się do nas przyłączyć, muszą przybyć do Hortu, aby rozpocząć trening. Jeśli uda im się go przejść, to tyle. To wszystko. Masz tu wiele maszyn. W Horcie chronimy wiedzę ze Starego Świata. Klerycy zgromadzili ją, rozwinęli i przekazują mieszkańcom Magalana. Nasze machiny trzymają Albów w szachu. Mam nadzieję, że znajdziemy więcej ludzi, aby walczyli u ich boku. Kto dowodzi? Nasi sędziowie Reinhold i Ulbricht. Znajdziesz ich na tyłach twierdzy, w katedrze. Służą im paladyni, legaci i akolici. A także wszyscy, którzy słuchają słów Kalana. Oferuję ci tu... Szukasz człowieka o imieniu Hagen. Przejdź schodami w pobliżu jamy z lawą. Powinien się... Chyba znalazłem twoje towary. Naprawdę? Tak. Zgadza się, dokładnie tego! To jak mogę ci się odwdzięczyć? Kryształkami? Przepustką kupiecką? Wezmę... Tak, daj znać, jeśli... Wyruszę do Hortu, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Rusz.
Gdzie cię znaleźli? Wyglądasz, jakbyś przed dotarciem tu stoczył bój z całą armią albów. Masz, zjedz to. Dobrze ci zrobi. Tylko nikomu nic nie mów, słyszysz? Dziękuję za posiłek. Doceniam to. A ja twoje maniery. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. Musisz się jednak przystosować do tutejszych warunków. Jeden posiłek dziennie w jadłodajni. W smaku nie jest najlepsze, ale utrzyma cię przy życiu. Dzienne racje żywieniowe trafiają za darmo do kleryków. Cała reszta musi za nie płacić. Jak długo zarządzasz jadłodajnią? Przydzielono mnie tu, gdy ostatni kucharz wysłał tuzin ludzi do szpitala. To nie była praca moich marzeń, ale awansowałam, mam ciepłą posadkę i nie grozi mi atak raptorów. Karmisz wszystkich mieszkańców w Horcie? Tak, z pomocą innych i naszych wynalazków. Wybór był prosty. Dołączyć do frakcji i przeżyć, więc chwała Kalanowi! Pewnie, zdarzają się problemy. Niektórzy członkowie z zakonu są do przesady surowi, jedzenie tu jest gówniane, ale przynajmniej nie jesteśmy żądnymi krwibanitami. Dlaczego jedzenie jest takie koszmarne? Ignadońska kamienista gleba nie nadaje się pod uprawy. Musimy więc używać zmodyfikowanych substytutów. Zbilansowane wartości odżywcze, zbawienne dla metabolizmu. Ta. Niestety zapomnieli o smaku. Mogę dać ci trochę jedzenia z moich zapasów. Przyjmę każdą pomoc, ale masz rację. Uzupełnienie naszych zapasów to dobry pomysł. Znam kilku bezfrakcyjnych ludzi spoza murów. Mogliby z nami handlować. Tak, to pomogłoby obu stronom. Jeśli potrzebujecie jedzenia, zabierzcie je od nich. Nie. Przybyłam tu, by odciąć się od ludzi, którzy tak postępują. Chcemy handlować, nie kraść i mordować. To oznacza, że potrzeba nam pośrednika, który zrozumie zarówno tamtych ludzi, jak i nas. Myślisz, że się do tego nadasz? Mogę wynegocjować dla was zapasy. To wymaga dyplomacji. Nie życzę sobie wymachiwania bronią ani krwawej łaźni. Ale jeśli naprawdę chcesz to zmienić i pomóc nam nawiązać współpracę, jestem gotowa ci zaufać. To myśliwi. Mają w zwyczaju tworzyć pakunki ze świeżym mięsem. Mógłbyś zdobyć dla mnie 20 takich paczuszek? Wszystko, co uda nam się zdobyć, by uzupełnić zapasy wojsk, będzie bardzo pomocne. Porozmawiaj z nimi i dowiedz się, czy możemy dojść do porozumienia. Gdzie znajdują się ludzie, z którymi chcesz dobić targu? Rozbili prowizoryczny obóz na południowy zachód od Hortu. Odszukaj nasz posterunek w tamtej okolicy i udaj się na północ, tam ich znajdziesz. Sprawdź, czego im brakuje i czy możemy liczyć na dłuższą współpracę, dobrze? To mogłoby naprawdę wiele zmienić. Masz dla mnie jakieś jedzenie? Rozumiem, że jesteś głodny, ale musisz poczekać 24 godziny na następną porcję. Co masz dobrego? Oczywiście. Pohandlujmy. W końcu zaczynasz... Ty jesteś Stormson? Ten berserk? A ty? Kim jesteś? Ach, teraz rozumiem. Przysłał cię Angrim, prawda? Jak dostałeś się tu ze Danu? Rozejrzyj się. Może dostrzeżesz wskazówkę. Gdy opuściliśmy Goliet, wpadliśmy na grupę kleryków. Strażnicy, których Angrim wysłał, żeby mnie zabić, zdecydowali się walczyć. Przegrali. Klerycy zobaczyli, że jestem więźniem i dali mi wybór. Walka, ucieczka na wolność albo przyłączenie się do nich. Prawdziwy wybór, a nie taki, który oferował Angrim. A zatem jestem tutaj. A ty mnie znalazłeś. Więc co się teraz stanie? Angrim chce, żebyś zginął, ale ja pozwolę ci żyć.
Przebyłeś pół świata i pozwolisz mi żyć? Jak mam ci zaufać? Wolisz, żebym cię zabił? Teraz brzmisz jak prawdziwy wysłannik Angrima. Nie, dziękuję, pożyję. Teraz, kiedy wreszcie mam na to szansę. Jeśli będziesz jeszcze kiedyś w Goliet, powiedz Akirze, że ze mną wszystko w porządku. I jeśli kiedyś zechce oderwać się od swoich roślin, wie, gdzie mnie szukać. Dopilnuję, żeby dostała wiadomość. Dzięki. Byłem pewien, że Angrim kogoś za mną wyśle, ale nigdy bym nie przypuszczał, że ten ktoś pozwoli mi żyć. Chyba nie każdy w Goliet to dupek. Jeśli znajdziesz Akirę, powiedz jej, żeby oddała ci moje stare rzeczy. Nie wracam tam, więc równie dobrze możesz je sobie wziąć, w ramach podziękowania. Uważaj! Tu nie jest bezpiecznie. Uwierz, powinieneś uważać, gdzie idziesz. Inaczej skończysz bardziej płaski niż mózg Alba. Po prostu uważaj. Myślisz, że powinienem się obawiać kilku skał? Tak. Te skały ważą kilka ton. Jeśli na ciebie spadną, nie będzie nawet co zbierać. Ale chyba cię tu nie zatrzymuję. Muszę wracać do roboty. Zapewne nie interesują cię metody pozyskiwania rudy. Mylisz się. Naprawdę? Nie mogę spać po nocach, myśląc o elektrolizie i reakcjach tlenku węgla. No popatrz, a jak zaczynam opowiadać o tych rzeczach w barach, ludzie zasypiają. Proszę, weź to. Zawsze miło poznać zapalonego entuzjastę. Znalazłem to przy kraterze. Fajna rzecz, prawda? Mam nadzieję, że ci się spodoba. Co wy tu robicie? Tu uprawiamy przemysł. Podczas gdy inni uprawiają ziemię, by wyżywić ludzi, my karmimy przemysł. Każdy dron, każda machina bojowa i każdy spinacz są zrobione z metalu, który tu pozyskujemy. Wydobywacie rudę? I zasilamy linie produkcyjne. Próbowali zautomatyzować ten proces, ale nie udało im się. Podobno jest zbyt skomplikowany dla robotów. Ja sądzę, że jest zbyt skomplikowany dla programistów. Stwierdzili, że górnictwo to nic trudnego, aż tu nagle bach! Kilka spłaszczonych robotów pokazało im, że się mylą. Naszym priorytetem jest zaopatrzenie linii frontu. Poza tym w górnictwie chodzi o coś więcej niż wiercenie i łupanie. Nie żeby ludzie, których nam przysyłają, byli zawsze lepsi od maszyn. Wystarczy nadepnąć sugestorowi na odcisk, a zsyłają cię tutaj, żebyś wydobywał skały, dopóki nie oszalejesz. Ale może ty nie jesteś więźniem zesłanym przez sugestora? Mogę wam jakoś pomóc? Może, ale osoby z zewnątrz zwykle nie pracują tu zbyt dobrze. Słuchaj, nie zrozum mnie źle. Przybywasz z zewnątrz, a ja ciągle z tobą gadam. To wystarczające świadectwo, że nic do ciebie nie mam. Ale wiedz, że ta robota jest trudna. Ale może mógłbym wymyślić ci jakieś zajęcie, jeśli masz ochotę. Co proponujesz? To taka mała prośba. Ktoś z zewnątrz jest idealny do jej spełnienia. Widzisz, chciałbym, żeby Eli zniknął. Jest tu więźniem i... cóż, stanowi zagrożenie dla społeczności. Sugestor myśli, że można go zresocjalizować, zakuć go w zbroję i dać mu broń do ręki. A ja twierdzę, że ten koleś to chodząca bomba zegarowa i to się źle skończy. W jaki sposób więzień może komuś zagrażać? Nie zawsze będzie więźniem. Wypuszczą go. Trzeba się nim zająć, nim pozabija ludzi, których potrzebujemy. Czemu po prostu nie zostawić go sugestorom? Powiedzmy, że może im się udać. Widziałem ludzi bezmyślnych jak roboty po zastosowaniu na nich leczenia, ale nie jest to nigdy pewne. Podejmowanie ryzyka w jego przypadku oznacza stawianie na szali życia innych ludzi. Myślisz, że to uczciwy układ? Poza tym nie chcę, żeby pałętał się tutaj jako kleryk. Nie, ktoś musi zabrać go z tego miejsca i z hortu. Potem mógłby go zabić i nikt by się nie dowiedział. Wszyscy uznaliby, że uciekł. Czemu miałbym nie powiedzieć komuś, że planujesz morderstwo? Bo powstrzyma cię twoje własne sumienie. Jeżeli potrzebujesz lepszej motywacji, mogę ci zapłacić, jeśli wykonasz robotę. I wierz mi, że doniesienie na mnie do sugestorów zniszczy mnie, ale zwróci też ich uwagę na ciebie. Pomyśl o tym.
Posłuchaj mnie, wyznawco Kalana. Kleryk Bertram do nas wrócił. Składamy dzięki za jego bezpieczny powrót. Witamy go ponownie wśród braci. A zatem kolejny przybłęda przybywa, by szukać bezpieczeństwa w objęciach Kalana. Witaj w Horcie, twierdzy kleryków. Twoja obecność oznacza, że oświecił cię sam Kalan. Otwórz się na nowe możliwości. Nie jestem zainteresowany. Odwracasz się nie tylko od Kalana. Powinieneś posłuchać, co Jestem pewien, że... Dzięki niech będą Kalanowi. Banici z Tavaru chcieli nas zniszczyć. Z ruin Starego Świata wznieść. Każdy dupek przyłapany na... zostanie zesłany. Czemu zakładasz, że wszyscy klienci chcą cię okraść? Mam swoje powody. A ja muszę dbać o swój biznes. Zaczyna brakować nam zapasów. Nie możemy marnotrawić ich na złodziei. Jasne, byłoby świetnie, gdyby każdy akolita otrzymywał zbroję godną paladyna, ale mamy ograniczone zapasy. Tylko osoby, które awansowały do tej rangi, mogą zostać... w porządku. Zawsze po rozmowie z Balderem mam kompletną pustkę w głowie. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Pamiętam. Balder potrafi wszystkie... Forcie, to był niesamowity plan. Mam rację? Widziałeś pokaz? Bing Bang mnie nie zawiodła. Chyba przeszedłem samego siebie. Jestem z niej dumny. Dałeś banitom broń masowego rażenia. Broń, która ich zniszczy. Książę chce się pozbyć własnych ludzi. Chyba widzisz, co się dzieje. A te żarty? Było bosko! Czy ja się śmieję? Co? O co chodzi? Nie umarłeś? O nie. Zamiast tego zniszczyłeś moje arcydzieło. Tak, zbudowałem ją, ale on wiedział, czego chciał, więc tak czy inaczej by kogoś znalazł. Ignadon będzie kraterem, a Tavar największą metropolią. Co w tym dobrego? Powinieneś mi podziękować za starania. Co teraz robisz? Zrób sobie przerwę i pomyśl trochę. Ciężko będzie przebić Big Bang. Potrzebuję czasu, by wszystko zaplanować. Chociaż pamiętam, jak mi groziłeś, gdy byłem więźniem księcia. Przykro mi. Zapomnijmy o tym. Wszyscy żyliśmy w napięciu. Książę chce, żebyś umarł. Na pewno. Na jego miejscu też bym tego chciał. Chyba mam szczęście, że jestem wolny. Życie... Hej, ty tam! Załatw mi klucz nastawny i A jeśli chcesz zarobić, przygotuj też zmodyfikowany eleksomulator, reduktor ciśnienia powietrza i... Nie jestem zaopatrzeniowcem. To czego tu szukasz? Potrzebujesz mojej pomocy, czy chcesz zaoferować własne usługi? Pomoc przy tym? Co tutaj robisz? Dbam, by nie rozpętało się tu piekło. W dosłownym znaczeniu. Najwyraźniej sam muszę zdobyć to narzędzie.
Maszyny, które tu składamy i konserwujemy. To one powstrzymają atak Albów. Ale czy dostarczają mi surowców potrzebnych do pracy? Co cię tak wzburzyło? Kiedyś praca paliła się w rękach. Byliśmy wynalazcami. Ale teraz? Wszystko Ale jeśli mamy wygrać te... Czyli uważasz, że to, co robisz... Zaczynasz brzmieć jak emis... Ego nie ma tu nic do rzeczy. Ja się nie liczę. Chodzi o dostarczy... Tylko my możemy powstrzymać. To oznacza, że... A ja muszę dopilnować, żebyśmy... Co więcej, ktoś musi zajmować się bieżącymi sprawami, podczas gdy ja sprawuję pieczę nad całą resztą. Zapłać mi, a uzyskasz pomoc. Nie dbamy o pieniądze. Pracujemy tu dla Hortu. Twoją motywacją są kryształki. Nie widzisz? Znajdź w życiu cel. A jeśli pomogę za darmo? Zyskasz moją wdzięczność. Bierzmy się do roboty. Musisz zdobyć dla mnie zestaw części zamiennych. Ostatnimi czasy straciliśmy tylu mechaników, że wciąż brakuje nam rąk do pracy. Ta lista leży tu już od niepamiętnych czasów. Jeśli masz czas, musisz spotkać się z moim dostawcą i zdobyć wskazane części. Żaden problem. Dziękuję. Powodzenia. Gdzie znajdę tego dostawcę? To handlarz. Późnym wieczorem rozstawia swój kram niedaleko bramy. No. Ja... Rozpoznano nowo. Rozpoczynam. Porażka. Wymuszam ponownie. Ponowne uruchomienie. Rozpoczynam procedury. Tworzenie nowej relacji rodzic-dziecko. Nowe źródło. Podążam za... Jeśli chcesz coś zgłosić... Dziękuję za... Gość? Cokolwiek sprowadza cię do Hortu? Witaj! Dobrze znasz okolice wokół Hortu, hm? Umiesz o siebie zadbać, jeśli dotarłeś aż tutaj. A tobie co do tego? Widzisz, przydałaby mi się pomoc kogoś zaradnego. W czym trzeba ci pomóc? Oddział machin bojowych oszalał. Atakują wszystko, co się rusza. I nie da się ich zdalnie wyłączyć. Wysłałam zespół naprawczy, który miał je zresetować, ale wciąż czekam na kolejny raport. Chciałabym się dowiedzieć, co się stało z maszynami i wysłanym przeze mnie zespołem. Następna seria maszyn zaraz zejdzie z taśmy produkcyjnej. Muszę się dowiedzieć, na czym polega problem, zanim one też zaczną wariować. Zgaduję, że prawdopodobnie chodzi o uszkodzony chipset sztucznej inteligencji. Potrzebuję kogoś, kto zdobędzie dla mnie te chipsety, żebym mogła je sprawdzić. Dobrze. Przyniosę ci chipy sztucznej inteligencji. Świetnie. Mam nadzieję, że się nie mylę. Oby tylko jedna seria okazała się wadliwa. Jeśli problem wynika z błędów konstrukcyjnych tego chipa, trzeba będzie wyłapać wszystkie modele z takim chipem, zanim więcej maszyn zwariuje. Zdobądź dla mnie te chipy Mam chipy sztucznej inteligencji z maszyn bojowych. Naprawdę? Doskonale, dawaj je tu. Znalazłeś kogoś z zespołu naprawczego? Przeżył tylko jeden, drugiemu się nie udało. Cholera. Mówiłam, żeby lepiej nie wysyłać inżynierów. Muszę odkryć, na czym polega wada chipów, zanim liczba ofiar wzrośnie. Dziękuję, że je przyniosłeś. Jesteś kimś w rodzaju mechanika? Mechanikiem? Jestem emisariuszką. Do moich obowiązków należą m.in. zdobywanie nowych materiałów, produkcja nowych maszyn i naprawa starych. Pozostali emisariusze wykorzystują sugestie i inne swe umiejętności, by walki postępowały. Tymczasem my tutaj tworzymy mechy, które zapewniają miastu bezpieczeństwo. Jak mogę awansować na emisariusza? Musisz się wykazać przed sędziami. Najpierw powinieneś porozmawiać z sędzią Reinholdem w Cytadeli.
Z nim łatwiej się dogadać niż z Ulbrichtem. Brakuje nam ludzi, więc powinien ucieszyć się z nowego akolity. Co sądzisz o ostatnim kazaniu? Szczerze mówiąc, nie słuchałam. Nie przyszedłeś tu, by się modlić, prawda? Nie biję od ciebie religijnością. A ty nie wyglądasz, jakbyś poszukiwał boskiej pomocy. Mylę się? Masz rację. Nie szukam pomocy. Ha! Wiedziałam. Chciałam z tobą porozmawiać nie bez powodu. Tutejsi ludzie są spragnieni wiedzy, a przez to dość skoncentrowani. Żądają prostych, logicznych odpowiedzi. Zakazują głowienia się nad czymkolwiek. To czyste szaleństwo. Nie zrozum mnie źle. Z wiedzy płynie mądrość, która przybliża nas do Kalana. Co jest więc złego w zdobyciu kilku odpowiedzi? Co sprowadza mnie do ciebie? Założę się, że taki ciekawski typ jak ty odpowie mi na kilka pytań. Nie szukam kłopotów. Kto mówi o kłopotach? To naprawdę błaha sprawa. Choć może to dlatego wciąż wpadam w tarapaty. To co, pomożesz mi? Powiedz, o co chodzi. Słyszałeś o proroku Arvidzie? Nie. Powinienem go znać? Oczywiście. To założyciel naszego zakonu, trzon istnienia kleryków. Opowiedz mi o Arvidzie. Proszę bardzo. Jak mówiłam, to założyciel naszego zakonu. Narodził się około 200 lat temu, jak sądzimy, i jako pierwszy został oświecony przez Kalana. Po uderzeniu komety spadł na niego ogromny ciężar, a jednocześnie dostąpił zaszczytu wprowadzenia ludzkości w nową erę, ocalenia tych, którzy przeżyli. Pierwsi wyznawcy pojawili się tutaj, w Horcie. Ochronili technologię przed zniszczeniem, a Kalan nauczył ich, jak ją wykorzystać, by przysłużyć się całej ludności Magalana. Chcieli nieść pomoc wszystkim. Ale nie zawsze spotykali się ze zrozumieniem. W towarze znajdziesz tych, którzy ich odrzucili. Co zrobił Arvid? Spisał zasady, które zgromadziły nas tutaj, w Horcie. A nasi przodkowie rozpoczęli badania, by odkryć, jak wykorzystać eleks ku powszechnemu dobru. Dzięki niemu nasza mała społeczność mogła bronić się przed atakami podłych bezbożników. Trochę mętna ta historia. Tak, wiem! Niektóre szczegóły z czasem się zatarły. Są ludzie, którzy wierzą, że Arvid wciąż jest wśród nas, ale to kompletna bzdura. Niektórzy prości ludzie chcieli okrzyknąć go Bogiem jeszcze za jego życia, ale zawsze wzgardzał tym pomysłem. Zapewne przeczuwał, że nadchodzi jego kres. Według podań ludowych żałość nad ludzką bezmyślnością rozerwała go od środka. A gdy nie mógł już znieść więcej cierpienia, zgodnie z legendą pozostawił ludziom nauki Kalana, a sam zniknął w oślepiającym blasku. Uczeni po dziś dzień sprzeczają się, czym była owa światłość. Jedni twierdzą, że wzniósł się w niebiosa, dołączając do Kalana, a inni, że wyruszył w wędrówkę, by odnaleźć źródło krateru. Właśnie o to mi chodzi. Chcę zgłębiać wiedzę, ale tylko nieliczni mędrcy mają dostęp do świętych pism. Jednak coś we wcześniejszych dziełach opisujących losy Arvida nie daje mi spokoju. Nie wiem jednak dlaczego, ale czy wolno mi odwiedzić archiwum, by studiować pisma? Nie! Już próbowałam się tam zakraść. Wyrzucili mnie. Cudem uniknęłam reedukacji. Powiedzieli, skup się na sprawach doczesnych. Przyszłość odmienisz tylko dzięki wyciągnięciu wniosków z przeszłości. Czyli chcesz się dostać do archiwum? Nie. To znaczy, tak, byłoby świetnie. Ale zadowoli mnie też jedna z ksiąg. Chcę tylko dostać kopię nauk Arvida.
musiały zostać spisane albo nagrane. Po prostu nie chcą, byśmy je poznali. Doprowadza mnie to do szału. Myślisz, że uda ci się dostać do archiwum i je dla mnie zdobyć? Dlaczego po prostu nie zapytasz, czy możesz pracować w archiwum? Myślisz, że na to nie wpadłam? Dostałam zakaz wstępu za próbę włamania. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby zmienili zdanie. Proszę, weź to na wszelki wypadek, zanim wyruszysz. Jestem pewna, że w zapisach zawarte jest coś, na czym wszyscy skorzystamy. Może w końcu pojmę, jaki przyświeca nam cel. Dlaczego ta księga jest tak ściśle chroniona? Ponieważ naszą misją jest walka w służbie Kalana, nie filozofowanie nad jego naukami. Powiadają, że jesteśmy zbyt krótkowzroczni, by pojąć jego boskie przesłanie. Chcę jednak przekonać się o tym na własnej skórze. Dość mam karmienia bajkami. Może się mylę, ale nie mogę odpuścić. Co możesz mi powiedzieć o archiwum? Składują w nim całą wiedzę z czasów sprzed uderzenia komety. Trafiają tam też nowiny płynące z całego świata. Nasi archiwiści starają się zgromadzić każdy strzępek informacji, jaki tylko udało nam się posłyszeć poza Hortem. Naprawdę? Dlatego też bez ogródek wyrzucą cię z archiwum, jeśli spróbujesz tam... Dziękuję. Próbowałam to rozgryźć. Zaczaj się na Karla, wartownika, i może to potrwać kilka godzin, a szczerze mówię, ale kiedyś musi... Drugą opcją jest dostanie się do... Istnieje jednak prostsze, najbardziej oczywiste... Tak,